wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda przygotowanie terenu oraz zamontowanie zbiornika na deszczówkę. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cuando toco tu piel, deseo en ti mi amor. Ella me seduce, se apagan las luces. Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces. Y vamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo, pide exo. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te iba a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se pone rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo pongo las palabras fácilmente. Pero tú agregas ese componente. Que ya no puedo ocultar. Solo digo la verdad. Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo yo evitar. Quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo, pide eso. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te iba a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se pone rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo, pide eso. Ger David, te canta para ti. Solamente en ti me desenfoco. Déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos, cómo es que lo hacemos y cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Y una llamada como si nada. Yo pensaba que otra vez me perdonaban. Y una llamada como si nada. Yo pensaba que otra vez me perdonaba. Yeah. Falta tanto amor entre tú y yo. Dime si me has olvidado. Falta tanto amor entre tú y yo.
volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco. Y yo tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco. Déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos, cómo es que lo hacemos y cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Y una llamada como si nada, yo pensaba que otra vez me perdonaban. Y una llamada como si nada, yo pensaba que otra vez me perdonaban, yeah. Aunque corras no puedes escapar, verás que no es tan fácil olvidar, no sé si... I jestem już dokładnie na zbiorniku, jest to zbiornik na deszczówkę z firmy Wobet Hydret. Zbiornik jest dwupłaszczowy, HDPE-Z o pojemności 4 m3, przystosowany pod mocniejszy grunt. I po moich obu stronach mamy dwa włazy rewizyjne o średnicy 60 cm. Pierwszy właz służy do serwisowania filtra, który jest zamontowany tutaj. Filtr oczyszcza naszą wodę, dzięki czemu na dnie nie będą gromadziły się żadne zanieczyszczenia i osady. Drugi właz za to możliwością zamontowania pompy. I my taką pompę zamontujemy, dzięki której będziemy wodę odzyskaną wykorzystywać do podlewania roślinek w naszej szklarni. Tutaj kran jest, szklarnia bliziutko, więc odległość nie jest przypadkowa. I mamy tutaj pompę zatapialną, my wybraliśmy pompę Kerschera, jest to BP2 Cistern. Tak się ona prezentuje, jest ona wyposażona w wyłącznik pływakowy. Pompa BP2 Cistern tworzy maksymalne ciśnienie 3,2 bar i wydajność 5,7 m3 na godzinę. Pompa wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym IPO uruchamia pompę oraz umożliwia nam podlewanie roślinek. Więc zaraz się bierzemy i montujemy daną pompę w drugim włazie rewizyjnym. El David dice que sin ti da el sol. Te canta para ti. Oh, no. Tu amiga Daniela Corona ya no quiere enamorarse. Dice que sin ti da el sol. Ya no somos normal de amor. El David. Zbiornik mamy już omówiony, ale skąd będzie pochodziła woda? Woda będzie spływała z naszego dachu rynnami i rurami będzie odprowadzana tutaj do naszego zbiornika. Jest to fajna opcja, ponieważ dzięki odprowadzeniu wody do zbiornika kostka nie będzie w miejscach na rynny się zapadała. Nadmiar wody ze zbiornika będziemy rozsączać na drenażu pakietem rozsączającym. Tak wygląda dany pakiet rozsączający. Teraz przejdziemy do naszego wykopu. Od tej zielonej studzienki rozprowadzającej mamy na długość 12 metrów wykopany taki tutaj otwór i na podsypkę o grubości 20-30 cm układamy takie oto pakiety rozsączające. W ten dany otwór tutaj układamy rurę, to 110. Tutaj od dołu mamy dwa takie nacięcia na taką szerokość 2-3 cm, więc tymi nacięciami układamy rurę do dołu i na rurę w takiej pozycji nacięciami do dołu układamy taką oto geowłókninę, aby nie zamulić naszego drenażu. Z tej strony mamy już to przygotowane, także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzicie, ten biały dywanik to właśnie jest geowłóknina, którą przykryliśmy nasze pakiety rozsączające. Z tej strony mamy tutaj jeszcze to w fazie pracy. Układamy tutaj, jak wspomniałam, podsypkę na to pakiet rozsączający, rura, geowłóknina i następnie wszystko zasypujemy ziemią. Al final es tan real. El David dice que sin ti da el sol. Te canta para ti. Oh, oh, oh. Ya no quiere enamorarse. Yeah. Zbiornik można wyposażyć w nadstawki i my, aby zachować tutaj spadek wody,
wyposażyliśmy właśnie zbiornik w takie nadstawki. Nadstawki mają wysokość 50 cm i początkiem naszego drenażu rozsączającego jest studzienka rozsączająca. Mamy tutaj nadmiar wody rozprowadzony na wysokości 80 cm wysokości i studzienka jest początkiem naszego drenażu i z tej studzienki poprowadzone są dwie nicie rozprowadzające. Kładziemy już ostatnią rurę drenażową, całość zakończamy taką oto złączką, korkiem, układamy ładnie geowłókninę i zasypujemy ziemią, równamy teren i zakończamy naszą inwestycję. Tak się traktuje siostrę za karę. Nie no, ładnie, ładnie Werka pracuje. Nie ma lipy. ¿Cómo es que lo hacemos y cómo repetimos? Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Y una llamada, como si nada. Yo pensaba que otra vez me perdonaban. Y una llamada, como si nada. Yo pensaba que otra vez me perdonaban. Yeah. Aunque corras no puedes escapar. Verás que no es tan fácil olvidar. No sé si sabe bien o sabe mal. Pues todo al final es tan real. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Może część z Was akurat interesuje się daną inwestycją, chce wykonać taki zbiornik u siebie na działce, także możecie zobaczyć na przykładzie naszego gospodarstwa, jak to wykonaliśmy my. Mam nadzieję, że materiał się Wam przydał. Dziękujemy Wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Żegnamy się z Wami. Cześć!